pytanie przede wszystkim pewnie wyczerpało temat i spełniło moje oczekiwania, ponieważ podejście do tematu było holistyczne, zarówno ze strony pana doktora, ale także bardzo wyczerpująco temat poruszyła pani Dorota na temat ludzkiego psyche i tego, jak ważne jest nasze samopoczucie w walce z niepłodnością. Niemożność posiadania dzieci to ogromny problem w społeczeństwach, nie tylko polskim, ale generalnie na świecie. Co szósta para nie może mieć dzieci tak w sposób tradycyjnie zrozumiały, czyli po roku nieskrępowanego pożycia bez jakiejkolwiek antykoncepcji. I rzeczywiście trzeba o tym mówić, bo problem narasta, problem dotyka ludzi w okresie największej aktywności i nie powinien być ten temat gdzieś na poboczu naszej medycznej cywilizacji. Są tak różnorodni goście, z tak różnorodnych środowisk, a jednak związany z tym samym właśnie tematem. Dowiedziałam się bardzo wielu ciekawych rzeczy, o których naprawdę nie wiedziałam wcześniej, a zwłaszcza tutaj istotne są te informacje dla mnie, jak można już pomóc własnemu dziecku w tym, żeby później już jako właśnie dorosła osoba było w pełni sprawne, jeśli chodzi o zdrowie, życie i też było po prostu płodne. Gorąco bym apelował, żeby mieć taką refleksję, zanim wejdę w dorosłe życie. Ta refleksja musi oczywiście dotyczyć także rodziców, a nie tylko danego mężczyzny młodego, żeby zweryfikować swoją płodność, bo to, że wyglądamy jak mężczyzna, to, że mamy sprawne stosunki, dobrą jakość życia seksualnego, wcale nie oznacza, że jesteśmy płodni. To nie jest tożsame. Bywa, że nawet możemy nie mieć plemników w ogóle w nasieniu. Tym takim przesiewowym, można powiedzieć, badaniem, które określa może nie to, czy ja jestem płodny, czy nie, ale określa mój potencjał płodności, to jest badanie nasienia. Jest ono proste, niedrogie w sumie i dostępne w zasadzie w całej Polsce już bez większych problemów. Nasza firma wspiera takie kampanie edukacyjne, ponieważ chcemy pomagać pacjentom w tym temacie niepłodności. Usystematyzowałam sobie na pewno wiedzę i to dzięki panu doktorowi. Do problemu podeszłyśmy holistycznie, co mi się bardzo podobało. No, niepłodność nie jest związana z jednym czynnikiem, ale jest to problem wieloczynnikowy, tak? Jest to problem nie tylko w naszej biologii, ale też i przede wszystkim w psychice. Musimy patrzeć na człowieka nie tylko w tym aspekcie biologicznym, ale w całokształcie.